Podziel się ciepłem to hasło koncertu, który ma odbyć się na Rzeszowskim Rynku 8 listopada w sobotę. Zagrają muzycy z Polski i Ukrainy, a gwiazdą wieczoru będzie grupa Perfect. Koncert oprócz tego, że ma bawić, przede wszystkim ma pomóc i pokazać solidarność z ofiarami ukraińskiego konfliktu. Organizujemy 8 listopada dużą imprezę na Rzeszowskim Rynku. Wystąpi zespół Perfect, będzie to gwiazda wieczoru. Dlaczego zespół Perfect właśnie w takim koncercie występuje, to myślę, że tłumaczyć nie muszę. Wystąpią znane ukraińskie zespoły Skriabin i Taraka, a także rzeszowski zespół Wir i Michał Szuba. Także zapraszamy serdecznie od 16. Tych atrakcji będzie sporo, bo oprócz gwiazd wystąpią na scenie również dziennikarze Bianka Zalewska i Dariusz Prosiecki, którzy pracowali na Majdanie. Przy okazji koncertu Fundacja Otwarty Dialog prowadzić będzie zbiórkę zarówno rzeczy materialnych, jak i zbiórkę pieniężną. Najbardziej potrzebna jest ciepła odzież dla żołnierzy i ludności cywilnej. Ludność cywilna oczywiście jest w bardzo tragicznej sytuacji. Nie mają dachu nad głową, po prostu albo uciekają do zachodniej Ukrainy, albo centralnej, albo zostają tam. No tylko zostają no niestety emeryci i osoby chore. I no niestety mają trudną sytuację, nie mają, nie otrzymują emerytur i dlatego potrzebują każdą pomoc. Jedzenie, ciepłe ciuchy, żeby przetrwać tą zimę. No i oczywiście żołnierze, którzy teraz jeszcze mieszkają w okopach i walczą codziennie z separatystami, potrzebują odzież zimową, skarpetki, czapki, bluzy, no wszystko, co pomoże im przetrwać zimę. Na pewno jest potrzebne, jest cały czas potrzebne, mimo tego, że u nas w Ukrainie też się robi bardzo dużo takich zbiórek, ale to są rzeczy, które są potrzebne cały czas. To są, widzimy, że zrobiło się zimno, część naszych żołnierzy jest zmuszona na przykład nocować w polu, więc karimaty, polary są jak najbardziej. Bardzo jest potrzebna bielizna termoaktywna, zwykła bielizna, skarpety te ciepłe, rękawice.